Ostatnia część będzie krótka. Za to będzie kilka filmów. Trzy dokładnie. I zaczniemy od wydarzeń, które mają nastąpić w Izraelu, zanim nadejdzie Dzień Pański. Dlatego, że no, pewne rzeczy nie wiemy dokładnie, jak one się będą układały w tym ciągu, o którym mówiliśmy do tej pory. Ten ciąg, który w tych dwóch częściach opisywaliśmy, on wygląda na to, że to będzie jednak jakiś logiczny, konkretny ciąg wydarzeń. Można te wydarzenia umieścić w tym ciągu. Natomiast będą również wydarzenia, które będą poza tym ciągiem wydarzeń i tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, kiedy one nastąpią. I tutaj mowa o dwóch, o wydarzeniach, które nastąpią w Izraelu, zanim nastąpi Dzień Pański. Pierwsze z nich to jest powrót Eliasza. Jakbyśmy przeczytali sobie Księgę Malachiasza, trzeci rozdział, wersety 23-24, no to ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Tu jest takie ciekawe sformułowanie, ponieważ określenie Dzień Pański i inne określenia tego typu czasami w kontekście, jak się dokładnie przeczyta, mogą oznaczać nie całość okresu od wylania, początku wylania gniewu do przeminięcia nieba i ziemi, tylko mogą oznaczać coś bardzo konkretnego, ale jeżeli to oznaczają, to Pismo mówi o tym wyraźnie. Mówi o tym kontekst, mówi o tym dokładne słownictwo. I teraz tutaj jest napisane tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Czyli sam fragment mówi, że wielki i straszny dzień Pana będzie wtedy, kiedy on przyjdzie. Czyli mowa jest o jego przyjściu. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że nie wiem, czy wiecie, co to jest Septuaginta. Septuaginta to jest przekład Starego Testamentu, który został zrobiony przez Żydów na polecenie króla Ptolemeusza w III wieku przed naszą erą. I był to przekład, który wykonało 70 uczonych żydowskich, dlatego się nazywa Septuaginta. I to jest przekład na język grecki. I ponieważ język grecki był językiem popularnym najbardziej w basenie Morza Śródziemnego, tak dzisiaj na przykład jest angielski, w związku z tym Septuaginta była przekładem, który był najczęściej stosowany w diasporze, czyli wśród Żydów, którzy byli poza granicami Izraela, a później wśród chrześcijan, którzy mieszkali w różnych miejscach i wszyscy posługiwali się językiem greckim. I Septuaginta jest świetnym przekładem, jest naprawdę jako przekład jest bardzo wysoko oceniany, a jest bardzo przydatny, dlatego że Septuaginta to jest przekład żydowskiej myśli zawartej w Starym Testamencie hebrajskim na grecki język współczesny tym ludziom. Dlatego czasem w Septuagincie znajdujemy nie tłumaczenie słowo w słowo, ale parafrazy, które mają za zadanie przybliżyć ideę tego, co jest napisane. Tak jest. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jak czytacie na przykład w Brytyjce cytaty ze Starego Testamentu, które są w Nowym Testamencie i porównacie ją, te cytaty, ze Starym Testamentem, który jest w tym samym wydaniu Brytyjki, to one nie są identyczne. A nie są identyczne dlatego, że właśnie autorzy Nowego Testamentu czerpali głównie z Septuaginty. Dlaczego ja mówię teraz o Septuagincie? Dlatego, że żydowscy tłumacze Septuaginty w tym miejscu, gdzie jest mowa o przyjściu Eliasza i o wielkim i strasznym dniu Pana, użyli takiego sformułowania greckiego, które brzmi hemeran kyriu megalen kai epifane. Epifane. Hemeran, czyli dzień pański, wielki, megalen, kai i epifane. To, co jest przetłumaczone wspaniały, to tutaj jest napisane, że to jest objawienie. Epifane to znaczy objawienie albo widoczne przyjście. Czyli greccy tłumacze Starego Testamentu z kontekstu
przetłumaczyli to w taki sposób, że będzie to widzialne przyjście Pana. Epifane, Epifania. Zanim nastąpi widzialne przyjście Pana, przyjdzie Eliasz, który zwróci serca synów ku ojcom i ojców ku synom, aby, gdy Pan przyjdzie, nie obłożył ziemi klątwą. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjdzie Eliasz. Wiemy, że przyjdzie przed widzialnym przyjściem Pana. Czy to będzie przed wylaniem gniewu? Nie wiemy. Wiemy tyle, że najprawdopodobniej będzie obecny w pierwszej połowie siedmioletniego okresu, ponieważ będzie tam dwóch świadków, którzy będą w Jerozolimie prorokować. I ci dwaj ludzie zostaną zabici, a następnie zmartwychwstaną. To, co będą robić, w jaki sposób będą się zachowywać i z innych powodów jeszcze, bardzo, bardzo przypomina i skłania do wniosków, że przynajmniej, że jednym z nich będzie Eliasz. Co do drugiego są różne zdania, ale o tym będziemy mówić później. Natomiast należy się spodziewać, że w Izraelu pojawi się Eliasz. Sam Jan Chrzciciel powiedział, zapytany, czy jest prorokiem Eliaszem, powiedział, nie jestem. Pan Jezus w odpowiedzi na to pytanie, czy jest Eliaszem, powiedział, on przyszedł w duchu i mocy Eliaszowej. A Eliasz jeszcze przyjdzie. Więc musimy się spodziewać, czy powinniśmy się spodziewać, że on jednak wróci. Zwłaszcza, że w Hebrajczyków 9:27 jest napisane, że każdemu człowiekowi jest dane raz umrzeć, a potem sąd. Jest jedna grupa ludzi, która jest, że tak powiem, wyjątkiem w tej sprawie, to znaczy ci, którzy zostaną pochwyceni i ich ciała za życia i ich ciała zostaną przemienione. Natomiast każdemu człowiekowi jest dane umrzeć, a potem sąd. Eliasz nie umarł. Został wzięty do nieba żywcem, jak to się mówi. I o tym będziemy jeszcze później mówić. Czyli należy się spodziewać powrotu Eliasza albo przed przyjściem, albo przed wylaniem gniewu pańskiego, albo już po, ale przed przyjściem widzialnym Pana Jezusa. I teraz chciałbym was zaprosić do krótkiego filmu, dlatego że będziemy mówić o tym, że jeszcze jedno wydarzenie powinno nastąpić, zanim nastąpi wylanie gniewu, czyli tak zwany Dzień Pański. Tym wydarzeniem jest odbudowa świątyni w Jerozolimie, czyli budowa tak zwanej trzeciej świątyni. Zanim będę mówił o budowie trzeciej świątyni, chciałem wam pokazać, jak wyglądała druga. My tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawdopodobnie, ale ta świątynia to jest po prostu to jest tożsamość tych ludzi, to jest serce tych ludzi. I nawet ludzie niewierzący w Izraelu, czyli Żydzi, którzy nie są ortodoksyjnymi, religijnymi Żydami, oni mają uczuciowy stosunek do tego miejsca, do tej historii, do tego wszystkiego. To była druga świątynia, to znaczy taki model, jak widzieliście, tego, jak to mogło wyglądać i w związku z tym, jak to będzie odbudowane. Ponieważ mamy, i cytowałem już kilka fragmentów, które mówią o tym, że budowa trzeciej świątyni jest po prostu koniecznym wnioskiem na podstawie Słowa Bożego w związku z tym, co się ma stać. To znaczy, jeżeli mają tam zostać wstrzymane ofiary z pokarmów i ofiary rzeźne, to znaczy, że musi stać świątynia. Jeżeli tam ma stanąć obrzydliwość spustoszenia, tak jak przepowiedział prorok Daniel, to znaczy, że ona musi być. Jeżeli tam ma zasiąść antychryst, tym bardziej. I tak dalej. A więc wszystkie fragmenty, które mówią o wydarzeniach, które dotyczą tego siedmioletniego okresu, ja to nazwę okresem udręki, żeby oddzielić to od okresu ucisku. Mam nadzieję, że mi to darujecie, ale chcę zrobić pewien podział, ponieważ istnieje terminologiczne nieporozumienie. Ucisk, wielki ucisk i tak dalej. Dzień Pański, to wszystko gdzieś tam do jednego worka wsadzone. Będzie siedmioletni okres i będzie wielki ucisk, który będzie dotykał przede wszystkim Izraela w drugiej połowie tego siedmioletniego okresu. Żeby to mogło nastąpić i te wydarzenia, które mają nastąpić w świątyni, oczywiście świątynia musi być. Żydzi mają, zwłaszcza religijni oczywiście, mają motywację do odbudowy tej świątyni wielką. Początek traktatu Joma talmudycznego mówi tak. Każde pokolenie, które nie odbuduje świątyni, jest traktowane tak, jakby ją zburzyło.
I jedną z modlitw, którą Żydzi wznoszą pod ścianą płaczu, jest to, żeby Bóg za ich dni pozwolił odbudować świątynię. I oni to robią od wielu, wielu wieków. Tak samo jak modlą się w czasie Paschy w przyszłym roku w Jerozolimie. To jest ostatnie powiedzenie, które dotyczy tego sederu, czyli wieczoru paschalnego. W przyszłym roku w Jerozolimie. Czyli czekają na zgromadzenie z rozproszenia i czekają na odbudowę świątyni. Było już kilka prób odbudowania świątyni, czyli postawienia trzeciej świątyni. Za czasów cesarza Juliana Apostaty próbował on osłabić chrześcijaństwo. To były czasy, kiedy już chrześcijanie zasiadali na tronach. Stryjem Juliana Apostaty był niejaki Konstantyn Wielki. I Julian Apostata po cichu odszedł od chrześcijaństwa, dlatego jest nazwany apostatą zresztą, bo apostazja to jest odszczepieństwo, odstępstwo. Zwrócił się ku kultom pogańskim i próbował osłabić chrześcijaństwo, dlatego troszeczkę się zaangażował w rozmowy z miejscowymi czy Żydami w Jerozolimie i na dworze swoim, tam przyjmował ich żydowskich nauczycieli i oni mu tam trochę próbowali wmówić, że on będzie drugim Cyrusem. Próbowali wykorzystać sytuację, że skoro on chce osłabić chrześcijaństwo, no to spróbujmy odbudować świątynię. No i on tak trochę tym namowom uległ i dał zgodę na odbudowę świątyni w roku 363. I podczas początku robót, które miały miejsce w roku 363, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Otóż ci, którzy przystąpili do budowy przy fundamentach, później świadczyli o tym, że pojawiały się jakieś dziwne zjawiska. Oni to nazywali jakimiś kulami ognia, które wybuchały i nie pozwalały im pracować, oni się tego przestraszyli. I nikt nie wie, co to było do dziś. A druga sprawa to jest to, że 20 maja 363 roku miało miejsce trzęsienie ziemi na tym terenie i uniemożliwiło całkowicie odbudowę świątyni. Co więcej, miesiąc później cesarz Julian Apostata zmarł w niejasnych okolicznościach. I to dało budowniczym przekonanie, że Pan Bóg najwyraźniej tej świątyni nie chce. No więc zaniechano odbudowy. Druga próba odbudowy świątyni miała miejsce w roku 614. Wtedy tereny te najechali Persowie. I znowu miała podobna sytuacja miejsce, to znaczy miejscowi Żydzi usiłowali wykorzystać sytuację, ponieważ Persowie chcieli jakoś wyprzeć chrześcijan. W związku z tym znowu jakiś tam układ zawarli i Persowie dali pozwolenie na to, żeby świątynię odbudować. Ale do odbudowy nie doszło, ponieważ Persowie zostali wyparci z tamtych terenów. W roku 691 zbudowano coś, co nazwano kopułą skały. To jest coś, co znamy ze zdjęć, ta wielka kopuła złota. Z tym, że nie jest to meczet. Meczet Al-Aqsa stoi obok kopuły skały. I sama kopuła to jest budowla, która miała upamiętnić rzekome w niebo wstąpienie proroka Mahometa na koniu do nieba z tego miejsca, z tej skały. I bardzo długo sądzono, że ponieważ kopuła skały stoi w tym miejscu, no to odbudowa świątyni jest zupełnie niemożliwa, ponieważ świątynia musiałaby stanąć dokładnie w tym samym miejscu. W roku 1967, jak już mówiłem, Izrael zajął Jerozolimę i zajął również wzgórze świątynne. Był taki moment, kiedy rabini przekonywali generałów izraelskich, żeby jednak pomóc troszeczkę i tą kopułę skały usunąć. I tłumaczyli im, jest wojna, kule latają tu i tam. Pomóżmy im, nie? Możemy to zrobić. Ale generałowie się nie zgodzili i no, z powodów politycznych i z powodów strachu przed reakcją islamu i tak zwanej społeczności międzynarodowej nie zrobiono tego. I mimo, że zajęto wzgórze świątynne, mimo, że Jerozolima od 1967 roku jest pod kontrolą Żydów, to jednak samo wzgórze świątynne zostało pozostawione pod kontrolą króla Jordanii, honorową. Jest tam jakaś organizacja, która się tym zajmuje, a honorowy patronat objął król Jordanii. Dlatego właśnie
Kontrolę sprawują głównie Arabowie. Osobną sprawą jest to, że rabini zakazali wstępu na wzgórze, ponieważ nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdowało się miejsce najświętsze. Więc to, co mogą w tej chwili Żydzi robić, to mogą się modlić przy tak zwanej ścianie płaczu. No i mimo, że z powodów politycznych to ta odbudowa jest niemożliwa, bo tam stoi kopuła skały, to powstały trzy organizacje, które zajmują się odbudową świątyni. Jedna jest amerykańska, dwie są izraelskie. Jedna z nich jest w Jerozolimie, nazywa się Instytut Świątynny. I ci ludzie mają w planie jak najbardziej odbudować świątynię. Oni to wszystko robią w tym kierunku i zaraz wam pokażę, że oni po kolei, powolutku przygotowują sobie elementy, przygotowują sobie stroje, przygotowują wszystko i mają wiele rzeczy już gotowych. I nie przeszkadza im to, że tam kopuła skały stoi, ponieważ oni myślą sobie tak. Różne rzeczy się zdarzają, trzęsienia ziemi też. Więc może się okazać, że będzie jakieś trzęsienie ziemi. Może się okazać również, że miejsce najświętsze było w trochę innym miejscu na wzgórzu świątyni niż sama kopuła, co jest możliwe. Mogą się wydarzyć jeszcze inne sprawy, ale oni spokojnie się przygotowują. I pokażę wam zaraz dwa filmy, ale zanim wam je pokażę, to chcę wam powiedzieć, że odrodził się Sanhedryn. Sanhedryn, słuchajcie, tego nie było. W 2007 roku nastąpiła reaktywacja tego Sanhedrynu, który sądził Jezusa. 70 mędrców, którzy mają w tej chwili religijną władzę w Izraelu. I może to śmiesznie brzmi, słuchajcie, ale byłem na stronie internetowej Sanhedrynu. Jest taka strona, jakbyście chcieli, to sobie wejdźcie, to jest www.thesanhedrin, czyli thesanhedrin.org. I oni tam piszą, że się reaktywowali i zaczęli działać tak, jak zawsze działał Sanhedrin. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tylko pod przewodnictwem i opieką Sanhedrynu można odbudować świątynię. Żadne inne ciało nie może tego zrobić. Czyli mamy, wszystko się zbiega. Wszystko się zbiega w jednym kierunku. Chciałem wam pokazać dwa filmy jeszcze na koniec, które pokazują właśnie to, jak oni się przygotowują do odbudowy tej świątyni, na jakim to jest etapie. I że oni też nie żartują. Building for the Third Temple Institute. To jest małżeństwo, które buduje, czy robi harfy dla Instytutu Świątynnego. Dostali 25 tysięcy bodajże dolarów na to, żeby to robić. No i oczywiście mówią o tym, że to jest harfa, która zawsze była obecna w Izraelu, że prorocy jej używali, Dawid jej używał. The kings always had harpists there, and nothing really would go on until the harp set the mood, because it has a magical effect, the sound. No, on oczywiście twierdzi, że harfa miała jakiś magiczny efekt, a to jest człowiek nieodrodzony, więc bierzmy to pod uwagę. I to są harfy, które oni robią właśnie do trzeciej świątyni. To jest model trzeciej świątyni. 20 milionów dolarów zostało już darowanych na budowę tego. A fundusze są w instytucie tym świątyni. Jesteśmy tutaj, żeby wykonać zobowiązanie, które jest w Biblii, że ustanowię sobie dom, tak Bóg powiedział, żeby zamieszkać między ludem. I mają nadzieję, że wkrótce odbudują. Mają takie naczynia i wszystkie sprzęty, które są identyczne jak te, które są opisane w Biblii. No, tutaj jest około 70 już mają rodzajów tych naczyń. I potrzebują więcej egzemplarzy oczywiście. Future builders of the third temple may face an even bigger challenge as the site of wyzwaniem jest właśnie to, to znaczy stands the dome of the rock and the Al-Aqsa Mosque, both holy sites to Islam, która jest miejscem świętym islamu.
Dobrze? Otóż zrobili już koronę dla arcykapłana. Shalom. I'm Rabbi Chaim Richman from the Temple Institute in Jerusalem. With me is Rabbi Yehuda Glick, the to są rabini, którzy się opiekują instytutem jako szefowie. We have just received the newest vessel that the institute właśnie has been working on. Otrzymaliśmy ostatnie, najnowszy element. To jest złota korona arcykapłana. Arcykapłan nosił 8 rodzajów ubrań i miała to być korona, która jest opisana tutaj w Księdze Wyjścia 28. And this is a very, very special moment, and in fact, it's quite historic because it's at this moment. Very moment that we actually have ourselves received it on loan, as it were, to the Temple Institute until the Holy Temple is built. I think this is extremely momentous, especially because Jewish people all over the world will be observing the holiday of Hanukkah, which of course centers all around the rededication of the Holy Temple. I to jest taki prezent na Hanukę, czyli na koniec roku dla nich. The people of Israel, the state of Israel, are facing very similar dangers to those that our people faced during the story of Hanukkah. Jako budowniczy tych wszystkich rzeczy doświadczamy różnych przeciwności. The Jewish character, the state of Israel, siły ciemności walczą przeciwko temu, żeby odbudować świątynię. The restoration of the service of the temple and the building of the temple. So Yehuda, how long did it take for the craftsmen jak długo to trwało zrobienie tej korony? Beautiful crown. That's why I want to join and say that it really is a very historical moment because the to jest ważny moment. The crown, anybody who approaches, anybody who confronts the high priest actually sees this is a person representing bo korona leży na głowie arcykapłana, który reprezentuje Boga wobec ludu. And representing God in front of the people. We've been working on this crown for almost a year now. Pracowaliśmy prawie rok nad tym. I to jest naprawdę wspaniały akt, rękodzieło wspaniałe. Wszystkie szczegóły są tak, jak opisywał to Józef Flawiusz. Mamy tutaj również regulacje i tą koronę, część korony z tyłu głowy. I regulacje na wypadek, gdyby kapłan miał większą albo mniejszą głowę. Many of the major commentators, the crown had a back piece, which made it much all more steadier. We also added a few more interesting things on the, as you can see over here on the crown. First of all, it has a lock, so that it won't fall off. Tu jest możliwość regulacji. So that it can fit if you have a small high priest. Na wysokiego arcykapłana albo na niskiego będzie pasować. With the lock, so that it should stay steady and it won't fall off the priest's head. Actually, many years ago, when the Temple Institute first began its efforts to restore the vessels for the Holy Temple, one of the first vessels that was created at that time was the Golden Crown. But that was a very kind of minimalistic effort, and this is far more sophisticated. And as you mentioned, próbowaliśmy już zrobić wcześniej koronę jako jedną z pierwszych elementów, ale ta jest lepsza, bo ta jest bardziej dokładniejsza. 600 gramów czystego złota. What was the cost altogether? Jaki był koszt wykonania? Close to $30,000. $30,000. Really, it seems like a simple thing. Wydaje się, że to prosta rzecz, ale wymagała wiele pracy. Próbowaliśmy zrobić najlepiej jak można, żeby było najbliżej opisom, które najwierniej oddawały kształt i wygląd tej korony. Acceptable for the Lord. Bo to, jaka jest korona, to jednak pozwala arcykapłanowi na to, żeby ofiary, które będą składane, były przez Boga przyjęte. Wszystko to jest efekt niesamowicie intensywnych badań i wielkiej pracy Instytutu i ludzi, którzy tą koronę tworzyli. To jest korona
korona oczywiście koszerna. Complexities of Jewish law. Tak. And reflects the requirements of the Torah and can actually I be worn by the high priest. Wymagania Tory spełnia. Our prayer. A beautiful present that God has given us for Hanukkah. This is our piękny prezent na Hanukkę. This is our Hanukkah present to the Jewish people, to the state of Israel, to the whole prezent world. Dla całego narodu żydowskiego. Is the restoration of the divine service and będziemy dzięki temu będziemy mogli przywrócić służbę w świątyni. And may the whole world be uplifted, aby really cały by świat był podniesiony Shechina, przez obecność Boga. Mazutow. Mazutow. To znaczy gratulacje. Jak widzicie, ci ludzie nie żartują. Ani tamci, których pokazywałem wcześniej, ani ci. Jesteśmy w czasach, kiedy nastąpi niesamowite przyspieszenie następuje tego wszystkiego. Chrześcijanie dają tam pieniądze, bo niektórzy chrześcijanie są przekonani, że jak oni dadzą pieniądze i to wszystko będzie wybudowane, to Pan Jezus wcześniej przyjdzie. Są tacy. No ale to jest osobna zupełnie historia. Natomiast rzeczywiście mamy taką w tej chwili sytuację i to się wszystko już zaczyna zbiegać. Przeszkadza tylko ta kopuła skały, ale i to kiedyś może zostać rozwiązane, bo już są propozycje takie, żeby teren świątynny uczynić międzynarodowym obszarem. Są takie propozycje. Są niektórzy muzułmanie, którzy zaczęli współpracować z rabinami po to, żeby odbudować świątynię. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą zbudować jedną światową religię na podstawie islamu. Jest taka strona internetowa, też ciekawa. Nie mieliby nic przeciwko temu, żeby jedno stało obok drugiego. Na razie oni są w mniejszości oczywiście, bo większość tego nie przyjmie, prawda? Ale idzie ku, jak to się mówi, ekumenii, jednej wielkiej. Także tak to wygląda na dziś. I kiedy będzie odbudowana trzecia świątynia dokładnie, nie wiemy. Może być to wcześniej, może to być dopiero wtedy, kiedy gniew zostanie wylany, to pewnie nie, ale może to być trochę później niż myślimy. W każdym razie gdzieś ten antychryst musi zasiąść. Więc krótko mówiąc, nie wiemy, czy my jeszcze będziemy tutaj, czy nas już tutaj nie będzie. Ale widać, w jakim kierunku rozwijają się wydarzenia. To jest wszystko, co ja miałem na dzisiaj.